Przed komisją śledczą w sprawie WIS stanął dziś były prezes Orlenu europoseł Daniel Obajtek. Członkowie komisji z ramienia obecnie rządzących partii zarzucają spółce Olefin zatrudnienie obcokrajowców. Chcę Państwa poinformować, że tak naprawdę nie ja powinien tu siedzieć przed Państwem na komisji. Z jednej prostej przyczyny. Ponieważ Orlen ani prezes Orlen w żadnym wypadku nie zajmował się imigrantami nielegalnymi, a tak naprawdę takie inwestycje są wykonywane, proszę Państwa, zgodnie z standardami międzynarodowymi, że konsorcjum, które wygrywa, ponosi odpowiedzialność za wszystkich zatrudnionych pracowników, ponieważ nie może tego robić firma z jednej prostej przyczyny, ponieważ automatycznie zwalniałaby z odpowiedzialności tak naprawdę wykonawcę. To jest standard międzynarodowy, który się wszędzie stosuje. Gdyby komisja, poprzedni pan przewodniczący, ten pan przewodniczący komisji, członek Sowa, wiedział o tym, to najpierw sprawdziłby w Orlenie. Zresztą niejednokrotnie były notatki prasowe, gdzie również w 2024 roku Orlen odcinał się całkowicie od tego, mówiąc, że w żadnym wypadku nie ma nic wspólnego z zatrudnieniem pracowników. To jest jedna sprawa. Ja rozumiem, że pan przewodniczący nie ma kontaktu z panem prezesem Orlenu generalnie, ale generalnie ma kontakt z panem prezesem Krawcem albo sam, albo przez swojego brata. W związku z tym tak naprawdę z oficjalnym, nieoficjalnym prezesem Orlenu powinien się w tej sprawie skontaktować. W związku z tym moja pobyt tutaj na komisji, oczywiście szanując organy, jakim jest komisja, tak naprawdę pokazują, że tu dzisiaj powinien siedzieć prezes Hyundai'a i jeżeli komisja dochodzi wszelkich starań, to powinien pan przewodniczący, poprzedni przewodniczący do Seulu generalnie wysłać polską policję, by ściągnęły pana prezesa Hyundai'a, czy też pana prezesa firmy hiszpańskiej.